Ostatnie słowa Chrystusa, które mówi w Wieczerniku do apostołów, ten testament, który zostawia. Jakoś bardzo poruszające są te słowa o tym pokoju, który Chrystus zostawia. Jak gdyby w jednym ciągu mówi od razu: ja wam daję mój pokój, nie taki jak świat daje, niech się nie tworzy wasze serca, niech się nie lęka. Czyli jak On nam da ten pokój, to pierwsze, co w nas się budzi, to jest lęk. Nie, że to nie jest taki pokój, że właśnie świat chce dać inny pokój, że nie masz tego lęku, że wszystko jest okej, wszystko jest takie wyprasowane, wszystko jest takie super. Nie, że jak Chrystus daje pokój, to gdzieś w tym naszym sercu, ponieważ jest to serce słabe, grzeszne, natychmiast się pojawia lęk. I odwrotnie, że tam, gdzie się pojawia ten pokój świata, to ten lęk zostaje zabrany. Czy przynajmniej człowiek sobie wyobraża, że tego lęku miał nie będzie, nie? Bo Chrystus mówi o tym, że nadchodzi władca tego świata. On przyniesie swój pokój. Właśnie ten pokój taki zabójczy, że niby jest wszystko ok, a tak naprawdę jest to zniszczenie. Dla mnie jak gdyby tym obrazem, który dzisiejsza liturgia daje, to jest ten święty Paweł kamienowany, że tak jest, no, że teraz on ma tą obietnicę pokoju. No, ale w konsekwencji wie, co go będzie czekać, że będzie ukamienowanie, że to jest fajnie post factum dziękować Panu Bogu, że dokonali tego dzieła, do którego Pan Bóg ich powołał, no ale w trakcie, jak dokonywał tego dzieła, jak się na niego kamienie sypały, no to czy miał ten pokój, czy na pewno niepokój tego świata. A z drugiej strony jest ten pokój, który oferuje demon, ten świat, bo on jest władcą tego świata. I teraz ten świat, który jest w ręku demona, oferuje ten pokój, jak gdyby zabierając tą trwogę, nie? No bo jaki pokój chce dać demon, nie? Że wszystko masz, wszystko zagwarantowane, nic się nie dzieje, wszystko jest pod kontrolą. No niby tak jest i ten pokój faktycznie wydaje się, że jest nam dany. Ale w ten pokój kto wszedł jako pierwszy z tych, którzy słuchali tego słowa? Judasz. Nie? Wyszedł na spotkanie władcy tego świata, że ten pokój kupił od świata. Że chciał mieć ten pokój, chciał mieć to życie zagwarantowane. No i skończyło się samobójstwem. No jest to mocne. Mnie jakoś bardzo uderzyło w tym świadectwie, w tym karygmacie Jana w niedzielę, jak mówił o tym, że 40% młodzieży ma myśli samobójcze dzisiaj. Nie, ta młodzież, która kolokwialnie mówiąc ma wywalone, wyluzowani, nie, wszystko mają. Nie? No i co? I wchodzą w ten świat, Pan Bóg niepotrzebny. No i to są efekty, nie? Pewnie oni w to nie uwierzą. My możemy mieć inne to spojrzenie, które nam Chrystus daje, że tak to jest ten pokój tego świata, który jeśli nie ma Chrystusa i nie ma tego oparcia się o Niego, no to tak się to kończy. Chrystus jest tym, który miał ten pokój. On sam, ja wam daję ten pokój, bo On ten pokój miał. Nie? Nawet ten pokój, który po ludzku też to przeżywał, prawda, że za chwilę ten pokój zostaje jego, też będzie zweryfikowany i jego serce też będzie się trwożyć i też będzie się lękać. Wejdzie chwilę, moment po tym, jak skończy tą mowę, wyjdą przecież do ogrodu Getsemani, tam będzie przeżywał tą trwogę w Getsemani. Będzie miał ten pokój? Będzie miał. Nie przy tej trwodze serca. Że to jest jak gdyby ten inny pokój, który daje Chrystus, nie? Że mimo wszystko jest ten lęk, no jest. Myślę, że Paweł też go w sposób bardzo dobitny przeżywał, nie? Jak się to wszystko nakręcało, jak to wszystko, nie? Ten tumult się wzmagał i brali kamienie do rąk, to ten nie miał tego ludzkiego pokoju, nie? Że jest wyluzowany. Tylko miał ten pokój Boży w sercu, a jednocześnie pewnie i pewien lęk w sobie. Ja tam za dużo takich rzeczy nie przeżyłem, ale jedno coś takiego mi dziś siedzi w kościach, jak byliśmy kiedyś w Izraelu i udało mi się być po raz pierwszy jedyny na Wzgórzu Świątynnym. No i akurat był taki moment, że potem już nie wpuszczali. No to znowu by niepokoje, ale wtedy akurat nie była możliwość tego wejścia i wszedł jakiś Żyd pod eskortą i po prostu się zrobiła taka zadyma, nie, tych muzułmanów, którzy nie, zwłaszcza te baby, tak i jajczały, ale wtedy tak czułem taki strach, nie, że jesteś, kurczę, w takim morzu tych ludzi, którzy no wszystko może się stać, nie? To namiastka tylko tego, co przeżył święty Paweł, a jednocześnie na pewno ten pokój w sobie miał. To jest ten pokój Chrystusowy, nie? Że nie jest nie, ten pokój, który jest gdzieś w człowieku, jest ten pokój, który płynie z tego zakotwiczenia w Chrystusie, nie, że będzie fajnie, bo jako ludzie przeżywamy różne trudności, ale że jest gdzieś ten pokój wewnętrzny, głęboki, nie, że jest to, co często jest w Starym Nowym Testamencie pokazywane, nie, to drzewo, które ma głębiej ten korzeń, nie? Że ta ziemia wokół tego drzewa jest też wyschnięta i zaskorupiała i skalista i wszystko, ale gdzieś jest coś głębiej, jest to dobicie się do wody i pomimo tego, że na zewnątrz jest różnie, że gdzieś to drzewo czerpie te soki i to jest, myślę, też obraz nas jako chrześcijan, że to, do czego Pan Bóg nas ciągle jakoś zaprasza, no, po co słuchamy tego słowa i tak, żeby się przybijać przez tą skałę, nie? Żeby gdzieś ten korzeń ciągle uaktywniać, że to jest ten pokój, który dzisiaj masz i za chwilę go nie ma, nie? Że to jest wszystko w tej kruchości, nie? Że rzeczywiście tak jest, przychodzą następne wydarzenia i znowu jest lęk i tak dalej, dlatego ciągle potrzebujemy tego powrotu, nie? Że się nie napełnimy tym pokojem już na całe życie, nie? Że nie wiem, zrobimy pewne etapy i to już będziemy ten pokój mieć. Tylko to jest to ciągłe przychodzenie do tego źródła, ciągle napełnianie się tym Jego Słowem. Potrzebujemy dzisiaj usłyszeć to Słowo, że jest pokój, który jest pokojem głębszym, jest pokój, który Chrystus chce nam dać. Pomimo, że świat ma zupełnie inną narrację, że świat zupełnie co innego obiecuje, do czego innego zachęca i prowadzi. Także myślę, że to jest to błogosławieństwo pokoju, które my możemy tutaj też doświadczyć. Wielokrotnie w czasie Eucharystii pada to słowo, nie? Pan z wami, czy pokój wam, nie? Przekażcie sobie znak pokoju. Że to nie są tylko słowa, to nie są puste gesty. Nie, że ze słowem Boga, swoją liturgię też, bo to jest Boża liturgia, nie, że kryje się ta rzeczywistość, nie, że znaki niosą w sobie to, co zapowiadają. To jest to, co przeżywamy tutaj, to, co możemy robić w domu, nie, błogosławiąc dzieci, życząc im pokoju, robiąc znak krzyża i wszystkie te rzeczy, które są, wydają się być jakimś może rytuałem niewiele wnoszącym i może płytkim. Nam się wydaje, że nie ma to głębszego sensu, a jednak nie, że to jest wszystko ważne, że to jest coś, co ostatecznie ten pokój też nam przynosi.